Witam Was wszystkich w drugim odcinku o zajęciach warsztatowych czy tam pracowni elektronicznej. No jest to film, który robi jakieś tam doświadczenia warsztatowe dla osób, które tych doświadczeń robić nie mogą, a chciałyby tam wyciągnąć jakieś wnioski z prac nad wzmacniaczem lampowym i ewentualnie udoskonalić coś w swoim wzmacniaczu lampowym, który tam powiedzmy jakieś ma problemy. Teraz widzicie stronę The Valve Museum i to jest strona, której adres brzmi r-type.org. Tam możecie znaleźć bardzo wiele pożytecznych informacji. A my zajmiemy się lampą ECC81 dzisiaj, ale zanim nie przejdę do tej lampy i nie rozwinę swoich myśli i doświadczeń, wróćmy do lampy ECF82. Obiecałem Wam odpowiedzieć na jakieś pytanie i na to pytanie odpowiem za chwilę. Przy lampie ECF82 pojawiły się komentarze, które dotyczą tego, że po prostu zajmuję się rzeczami dawno odkrytymi. No to jest prawda. Ta firma Philips, która wynalazła te lampy, przebadała je w tym instytucie wszerz i wzdłuż, w związku z czym niczego nowego nie odkrywam. Ale w tych moich krótkich filmach nie jestem w stanie zawrzeć wszystkiego. Na przykład też uważam, że nie ma sensu budować takich rzeczy. To są trudno dostępne lampy. Nie ma też sensu budować takich rzeczy. Komu jest potrzebny 1 kW? To są wzmacniacze estradowe. Zresztą tutaj jest bardzo wysokie napięcie zasilania. Ale ciekawostkami są rzeczy, tutaj o, proszę bardzo, zasilacz regulowany, lampowy, stabilizator dokładnie. Jak widzicie, wykorzystując powielacz napięcia z 51 V można uzyskać 150 V stabilizowanego napięcia, ale to wszystko, jak ten wzmacniacz prądu stałego tutaj, można zbudować na tranzystorach. I to są innowacje, które można wprowadzić do układów lampowych. Innych rzeczy nie jesteśmy w stanie odkryć, bo jak powiedziałem, Philips przebadał to, zresztą producenci lamp także przebadali. Niczego nowego w tej technologii już nie zrobimy. Lampy mają ponad 100 lat i wydaje się, że wszystko zostało odkryte. Ja w swoich filmach, które tutaj Wam publikuję, a możecie znaleźć na tej playliście, nie tworzę podręcznika budowy wzmacniaczy lampowych. Nie robię czegoś takiego jak bloga związanego z lampami. Po prostu wyjaśniam podstawowe parametry wzmacniaczy lampowych, na co trzeba zwracać uwagę. Na przykład w pierwszych filmach ogólnej teorii o transformatorach powiedziałem, jak dobrać transformator do obciążenia i danej lampy. Potem wyznaczaliśmy punkt pracy, zwróciliśmy uwagę, jak zmieniają się zniekształcenia. Potem była jeszcze sprawa z prądem siatki i innymi podobnymi rzeczami. Potem dodatkowe wyposażenie. Jak widzicie, zasilanie. Nie poruszyłem wszystkiego, nie powiedziałem wszystkiego, co można powiedzieć o wzmacniaczach lampowych i nie powiem, ponieważ nie jestem w stanie. Jak mówię o tych urządzeniach, to tylko po to, żeby zaspokoić i Waszą ciekawość i umożliwić poznanie tych lamp, jeżeli nie macie dostępu do podręczników. Prawda jest też taka, że na stronie fonar.com.pl możecie o wszystkim tym, o czym opowiadam, przeczytać. Nawet jeżeli chcecie, nie wiem, zrobić sobie jakiś wzmacniacz mocy, na przykład 10-watowy, możecie skorzystać ze schematów, które tutaj są udostępnione i zrobić. Tak naprawdę niczego nowego nie odkryjemy. Skoro już wspomniałem o tranzystorach, to widz, który ma nick na YouTube Technologie IT, przysłał mi bardzo ciekawy schemat. Być może kiedyś do tego wrócę. Mamy tutaj źródła prądowe w anodach. To jest dosyć ciekawe rozwiązanie. Właśnie taki rozwój w technologii lampowej uważam za stosowny. Ale dobra, wróćmy do naszej ECF82 i wyjaśnię Wam to, co obiecałem, mianowicie tą sprawę. Ponieważ nie mogę dojść z RMA do ładu z tym układem tam komputerowym, chciałem Wam pokazać coś, co zmierzyłem
właśnie z obciążeniem tam jakieś dałem i zobaczycie, pasmo przenoszenia oczywiście będzie się nam zmniejszało, tak jak RMA pokazało, ale nie ma tych skoków amplitudy, jak RMAA zmierzyło. No, bardzo ładnie, płynnie maleje nam amplituda sygnału. To jest jeszcze ten układ z obciążeniem. Zapomniałem go umieścić w poprzednim filmie. No ale jak widać, nie ma żadnych skoków nagłych i wahań amplitudy. Nie wiem, po prostu komputer nie nadaje się za bardzo z prostą kartą do mierzenia, nie wiem, przebiegów, liniowości i charakterystyk. Z tego względu, że w filmie pod moim doświadczeniem o tym układzie, znaczy o wzmacniaczu oporowym z triadą, znalazła się konkretna odpowiedź, dlaczego mamy tak wysokie wzmocnienie niskiej częstotliwości, postaram się krótko to wyjaśnić. Prostym i często stosowanym sposobem uzyskiwania korekcji przy małej częstotliwości w stopniach oporowych jest dodawanie pewnych elementów i jest to kondensator CF i rezystor RF. Oczywiście te elementy chronią obwód przed sprzężeniami powstającymi przez zasilacz, ale także wygładzają napięcie zasilania. Obecność kondensatora CF w zakresie średnich i górnych częstotliwości tutaj jest pomijalnie mała. On nie ma wpływu na średnie i wysokie częstotliwości. Ale w porównaniu tutaj do pewnego elementu, do rezystora anodowego RA. Możemy przyjąć, że obciążeniem stopnia dla tych częstotliwości jest wtedy wyłącznie opornik RA. A w zakresie dolnych częstotliwości oporność kondensatora CF staje się znacząca. Wskutek tego wzrasta oporność obciążenia obwodu anody lampy i zostaje skompensowany spadek wzmocnienia wywołany wzrostem pojemności CS. Wiecie, jak szeregowo mamy kondensator, to basy nam słabną, a jak równolegle basy są wzmocnione. Przy bardzo małych częstotliwościach, gdzie oporność pojemności CF jest znacznie większa niż oporności RF, obciążeniem lampy staje się suma oporności anodowej i oporności tej tutaj obniżającej nam napięcie z zasilacza, czyli RF. Ten fakt powoduje znaczne zwiększenie wzmocnienia stopnia w zakresie małych częstotliwości. To pasmo wtedy jest rozszerzone w dół i lekko wzmocnione. Oczywiście założeniem jest stała pojemność CS. Ten obwód CFRF może znacznie zwiększyć wzmocnienie w zakresie dolnych częstotliwości. Musimy mieć tutaj zachowaną jednak pewną nierówność. Rezystancja wewnętrzna lampy musi być znacznie większa od oporności anodowej RA, a oporność anodowa RA musi być znacznie mniejsza od oporności siatkowej. Tu opornością siatkową mamy cały ten. No tu jest oporność siatkowa, ale wpływ także tego regulatora mamy na to. Więc możemy założyć tu jakiś 1 mega, tu mamy kilka mega i tu mamy 15 kilo, czyli założenie mamy spełnione. Co zrobić, żeby osłabić wzmocnienie basu? Trzeba pokombinować z tym elementem. Ale też ten element ma wpływ na fazę naszych częstotliwości. To widzieliśmy na oscyloskopie, ale przeanalizujmy na rysunku. No i w związku z tym przebieg charakterystyki może wyglądać w taki sposób. Trzeba dodać, co było widać na oscyloskopie, że gdybyśmy tutaj zrobili kąt, to w tym momencie niskie częstotliwości miałyby minus 90 stopni względem i wysokie plus 90. Ale to już tak na marginesie, bo zaciemniłem strasznie ten rysunek. Także w ten sposób można nieco poprawić wpływ tego kondensatora na przenoszenie niskich częstotliwości poprzez zastosowanie odpowiedniego obwodu korekcji między opornikiem anodowym a opornikiem obniżającym nam zasilanie.
napięcie zasilania. Oczywiście trzeba tak to dobrać, żeby ten opornik drastycznie nie obniżał nam napięcia zasilania, bo wtedy mamy zbyt duże straty na tym oporniku. Tak jak widzicie, trochę jest liczenia przy takim układzie oporowym. Można oczywiście zastosować gotowy układ i się niczym nie przejmować, ale jak powiedziałem, nie chcę powielać rozwiązań, które nie do końca mi pasują. Mimo że są na przykład rewelacyjnie, powszechnie uznane, że są rewelacyjnie brzmieniowo. Te rozważania niestety troszeczkę inne są, gdybyśmy mieli tutaj triodę, bo wtedy trzeba przyjąć oporność RA znacznie mniejszą od wartości normalnie dopuszczalnej i to powoduje zmniejszenie wzmocnienia stopnia tykroć, ilekroć zostaje rozszerzone pasmo przenoszenia takiego układu w kierunku małej częstotliwości. Oczywiście to nie wszystko. Także ten kondensator i ten rezystor ma pewną stałą czasową, która wyznacza nam graniczne pasmo przenoszenia tego układu, więc kombinując tymi elementami dwoma, można zmienić pasmo przenoszenia układu. Mało tego, tu dołączając odpowiedni filtr, można też regulować barwę dźwięku przez sprzężenie zwrotne w lampie ECF82 w tej pentodzie. Dodatkowo jeszcze, dlaczego mieliśmy taki duży spadek dla wysokich częstotliwości, kiedy tu podłączyłem rezystor wysokiej wartości? Ano dlatego, że ten element zastępczo to jest kondensator. I ten kondensator we współpracy z rezystorem anodowym i tym kondensatorem reguluje nam charakterystykę częstotliwościową w zakresie górnych częstotliwości. Czyli ten filtr tutaj, jego zastępstwo, to po prostu kondensator. Tak czy siak pobadaliśmy lampę ECF dla częstotliwości 1 kHz, mamy żądane wzmocnienie. Natomiast żeby sprawdzić resztę, trzeba zbudować ten filtr. A to zrobię przy okazji budowy tego wzmacniacza. Na razie uznaję te badania z lampą ECF, z pentodą dokładnie, za skończone. To chciałem wam coś pokazać. Mianowicie zmieniłem pojemność, o której mówiłem przed chwilą. Zobaczcie. Aż lampy mi zaczęły piszczeć. Ciągle to samo napięcie, prawda? I biorę bezpośrednio sygnał za kondensatorem wyjściowym bez żadnych rezystorów, czyli generalnie lampa nie jest obciążona żadnym rezystorem. Mógłbym to mierzyć przed kondensatorem, ale oscyloskop trudno znosi tak wysokie napięcia. Jak widzicie, tutaj dopiero zaczyna się spadek napięcia, ale tutaj jest, to jest 30 Hz, mam przenoszenie pasma eleganckie. I w całym paśmie jest równiutko. Troszeczkę obniża się nam tutaj do 17 V. Przy okazji pokazuję wam, że RMA nie zmierzył tego tak równo. Miał tam jakieś skoki. Jak widzieliście, tak czy siak w całym paśmie mamy równiutko. To jest koniec o pentodzie. Zobaczmy sobie przebieg. Bardzo ładna sinusoida. Siedzę plecami do światła, więc cień widzicie. Dobra, policzyłem. Dobra, to już jest mało ważne. Można i wyznaczyłem punkt pracy. Punkt pracy będziemy mieli tutaj. To jest 2,1 mA przy 150 V. Napięcie na siatce 2,2 V. Zobaczymy przy rezystancji anodowej 47 kg. I to co mam tutaj, to mam teraz tutaj ten rezystor obniżający napięcie, wypływa z tego, że tu mamy 350 V, tu chcemy mieć 250 V, mamy prąd płynący tutaj sumę dwóch lamp, czyli 4,2 mA. Tu mamy mieć 200, nie, tu mamy mieć 110 V, dobrze mówię? Nie, 150 V, bo tak wyszło z wykresu. Tu mamy mieć około 2,2 V. Tu mamy
antyaparyzatowy, ten rezystor, zapominam zawsze jak to się nazywa i wymawia. Rezystor siatkowy, rezystor katodowy, pojemność w katodzie. Gdy będziemy chcieli zrobić dwie równolegle lampy, to musimy co zrobić? Podzielić, a CK zwiększyć. Także zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Tu powinienem mieć 26 kg, jeżeli obciążę dwa kanały. Nie mam 26. Wiecie, że to wszystko robię z demobilu. Więc 47,5 wyjdzie nam 23 kg. To może skutkować troszeczkę większym prądem, więc obliczone parametry mogą się trochę przesunąć. Pomieszałem trochę rezystorów. Mam 24-25 kg. Trochę mniej niż potrzebuję, ale mi to wystarczy. Ten prąd się będzie zmieniał naprawdę niewiele, więc może tak zostać. Na razie podłączyłem tylko jedną podstawkę na obie triody. Zaraz będę sprawdzał napięcie. No i pierwszy sukces, żarzenie mamy dobrze podłączone. Na drugim gnieździe także. Jeszcze sprawdzę napięcie anodowe. O, wreszcie załapało. Chyba mam za duże kondensatory zasilacze zatrzy, jak wolno napięcie mi schodzi. Policzyłem tak, że 150 V mam mieć na anodzie i około 2 V mam mieć, gdzie to było? Około 2 V mam mieć na katodzie. I w tym przypadku mieliśmy ten 26 kg, on musi nam zrzucić do 250 V. Tak więc, napięcie z zasilacza. Napięcie po opornikach, redukujących nam napięcie, powinno być 250, mamy 255. Napięcie na anodzie jednej lampy i napięcie na anodzie drugiej lampy będziemy mieli tu. Teraz szukamy napięcia na katodzie. To jest napięcie na katodzie jednej lampy, a to jest napięcie na katodzie drugiej lampy. Czyli wszystko, co chcieliśmy osiągnąć, osiągnęliśmy. Zgodnie z tymi obliczeniami. Jak widzicie, nie jest to trudne. Pozostało mi podlutować wejścia, ale nie zrobię tego dzisiaj już, z tego względu, że no jest późno. Jak widzicie, 1 listopada 2020. No i trzeba by trochę mieć korzyści z tej resztki dnia. Dobra, chyba napięcie już mi spadło. Mogę żarzenie wyłączyć i resztę doświadczeń przeprowadzić później. Dobrze, skoro zrobiliśmy model, to możemy przeanalizować wyniki z napięciami. 24,6 mamy rezystor obniżający nam napięcie zasilacza. Spadek napięcia 106 V, bowiem z 361 V, ja założyłem 350 V tutaj, już mamy pierwszą pomyłkę, spada na napięcie do 255 V. Mamy na anodzie 163 V jednej lampy, 157 V drugiej lampy i odpowiednie napięcie na siatkach. Wniosek, że mamy prąd na jedną triodę 2,16 mA, bo na obie triody mamy 4,26 mA. Wynika to z tych zależności. Z tego. W związku z tym rezystor katodowy powinien być około licach 1-3 kg. Jeden z nich jest poniżej 1 kg, drugi jest trochę powyżej 1 kg. To wynika po prostu z tolerancji tych rezystorów i wykonania. Nie mam na to wpływu. No i jak się okazuje, że przy 1-3 kg to mielibyśmy nawet wyższe napięcie na siatce strującej. Bo w ten czas mielibyśmy to 160 V tutaj mamy, tak? To jest 160 V. Mielibyśmy prawie 3 V, czyli jakieś 2,6-2,7 V. Tak, żeby być kompletnym, to przerysowałem 255 V. Założone tam było 5 z kawałkiem miliamperów. I tutaj mamy 160 V, prąd 2,16, nawet mógłby być i troszeczkę mi się tylko nie zgadza to napięcie na tej siatce,
A to z tego względu, że mam mniejszy RK niż powinienem mieć, bo RK powinienem mieć 1,3, a RK mam w okolicach 1 kilo. I jak widzicie, na tej charakterystyce jesteśmy gdzieś tutaj, czyli już jesteśmy w miarę na prostoliniowym odcinku, nie tak mocno zakrzywionym. To dobrze, bo nie będziemy mieli zbyt dużych zniekształceń. Oczywiście można dążyć do tego, żeby być wyżej, ale to musielibyśmy podwyższyć troszeczkę napięcie. To jest charakterystyka prądu anodowego w zależności od napięcia na siatce. Tutaj jeszcze naniosłem na charakterystykę, co prawda mamy trochę inne napięcie zasilania, bo mamy 160 V na anodzie, ale zobaczcie. Prąd anodowy 2,16 daje nam 2,4 napięcie na siatce, 2,8 transkonduktancję, czyli nachylenie charakterystyki, 2,8 mA na volt. Rezystancja wewnętrzna lampy RI to jest 24, impedancja wewnętrzna 24,1 kOhm i współczynnik amplifikacji 54. Porządkuję kserokopię różnych artykułów, które analizowałem niedawno. Zobaczcie, tutaj jest ECL82 i równolegle połączona pentoda jest wtórnikiem katodowym, który zasila cztery równolegle połączone lampy. I jest to Magnum SE Amplifier by David Volz. Ktoś chce, może skorzystać z tego schematu i skopiować sobie. Jest mnóstwo, naprawdę mnóstwo układów, które można kopiować, analizować. Tak jak mówiłem, mam tutaj trochę tych elementów, o na przykład 100 W z MOSFETów. 30 W z 300B, tam jest test taśm, tam są konwertery DC, czyli przetworniki napięcia stałego. Tu mam trochę o gramofonach i wkładkach, tu mam o ekranach, także trochę tego jest tutaj. Właśnie robię porządek, tak jak powiedziałem. No, tych kserokopii ja mam naprawdę mnóstwo i to zalega w piwnicy. Czasami je przeglądam, czasami analizuję, gdy coś muszę opracować. Także akurat a propos tej ET82 mi się skojarzyło, że kiedyś coś takiego widziałem. Z wykorzystaniem pentody we wtórniku katodowym. Tu mamy wzmacniacz napięciowy. Też równolegle połączone lampy. Jakie to ma cel, to już wam omawiałem. Tutaj mamy pentodę we wtórniku katodowym. Nie wiem, jak to będzie grało. Cztery lampy połączone równolegle. Wymagany jest specjalny transformator do tego. 330 V napięcia zasilania. Też nie wiem, ile to ma mieć watów mocy wyjściowej. Nie ma nic opisane. W każdym razie można kopiować. Ja nie zabraniam, ale proszę, nie nalegajcie, żebym ja kopiował jakieś tam rozwiązania. Ja wam chcę pokazać tylko drogę do samodzielnego konstruowania różnych urządzeń, wzmacniaczy. Nie musicie kupować kitów czy tam do it yourself zestawów. Możecie z zestawów lamp, które macie w piwnicy, w garażu, czy gdziekolwiek indziej, albo dostaliście od kogoś w prezencie, zrobić sobie na próbę wzmacniacz lampowy i na próbę sprawdzić, czy wam brzmienie lamp się podoba. Ja wam pokazuję drogę, jak to zrobić. To nie muszą być EL34, to może być ECL82. I też będzie grała tymi 2 W dosyć głośno. Wtedy przekonacie się, jak lampy grają. Mamy lampę ECC81, mamy układ zmontowany, tam mamy przygotowany notatnik i generator oraz oscyloskop. Dobrze,
Założę statyw do aparatu i będę wam filmował ekran. Oczywiście ćwiczenie ma ten sam cel, co poprzednio z pentodą, więc podajemy sygnał. Na dole mamy sygnał z generatora, do góry mamy sygnał za triodą. Czyli sygnał wejściowy mamy, to jest częstotliwość 1 kHz. Sygnał wejściowy 800 RMS, tutaj będziemy to sobie spisywać, żeby obliczyć współczynnik wzmocnienia, czyli sygnał wejściowy, a tutaj sygnał wyjściowy sobie zanotuję i będziemy notatki robić. Proszę, żeby było notatki. Teraz tak, przejdźmy do częstotliwości, to jest jakaś tam częstotliwość odniesienia. Napiszmy sobie, że 1 kHz mamy 24 V na wyjściu, a na wyjściu 807 mV, 0,8 V. I to mi wystarczy. Teraz przechodzimy w stronę niskich częstotliwości. Mamy częstotliwość 10 Hz, sygnał wejściowy 824 mV, 0,824 V, a sygnał wyjściowy 22,3, zróbmy. To i tak się tam waha, ale mniejsza o to, zaokrąglamy. Dobrze, 100 Hz. Widzicie, jaka ładna faza, zgodność fazy. I tak samo, 0,8 V, sygnał wyjściowy 24,30, czyli troszeczkę wzrósł dla 100 Hz. 1 kHz widzieliśmy, ale wróćmy do tych i popatrzmy sobie na fazę. Tu mamy wierzchołek, który jest nieco przesunięty. Nie wiem, czy wam to tutaj tak ładnie pokazać. Widzicie, tu jest wierzchołek, on jest nieco przesunięty względem sygnału wejściowego, ale w mniejszym stopniu chyba niż na pentodzie, prawda? 1 kHz. To już mierzyliśmy, prawda? Faza zgodna. 100 kHz czy 10? 10 kHz. Jak widzicie, ten wierzchołek się przesuwa. Mamy sygnał wyjściowy 0,8 V i sygnał wyjściowy 24 V. To jest raczej normalne. I jeszcze setka. Sygnał wyjściowy 0,7. Muszę sprawdzić, dlaczego mi się tak obniżył. 0,7. 7. No to sobie w decybelach przeliczymy przecież, jakie mamy wzmocnienie. I 13. No, widać, że pasmo przenoszenia nie jest zadowalające dla 100 kHz. Mamy dosyć duże osłabienie częstotliwości. I faza też jest nieco przesunięta. Wierzchołek jest przesunięty, jak widzicie, względem sygnału wyjściowego. OK. Sprawdzimy sobie zgodność obu kanałów zaraz. Jak widzicie, biorę z tego samego źródła, czyli monofoniczny sygnał na oba kanały. I mamy bardzo podobne wzmocnienie. Zawsze się mylę, w którą stronę tam kręcić. I przy okazji chcę zaznaczyć, że rezystory mają tolerancję 10%. To są węglówki wyjęte ze starego telewizora. ...22,4, 21,95. To jest naprawdę bardzo dobra, że tak powiem, współbieżność. Zobaczcie, stare polskie rezystory. Muszę teraz zrobić coś. Mianowicie obciążyć cały układ potencjometrem 1 mega, żeby sprawdzić to przy pomocy komputera.
i przy okazji nagrać na grę próbkę dźwiękową. Tutaj macie wyniki, które Wam zapisałem. No i tak jak poprzednim razem, mamy wzmocnienie. Jak widzicie, 29 dB bez żadnego problemu. Dla 100 kHz mamy znaczny spadek. Mamy 10-13 dB mniej. Ale dla 10 Hz mamy tylko 1 dB mniej. I tutaj mamy wzmocnienie w voltach na volt. Czyli układ policzyłem do 30 V na volt, 29 V na volt, 30 tak mniej więcej, tyle celowałem i okazało się, że jest bardzo dobrze. Na upart tego można by jedną ECC83 zastosować w tym układzie regulatora barwy dźwięku, ale ja chcę zmniejszyć impedancję wejściową lampy trochę. I do tego będę potrzebował równolegle połączonej. W doświadczeniu nie będę na razie zmieniał parametrów tego układu. Po prostu połączę równolegle lampy i żeby utrzymać ten sam punkt pracy, podniosę, ponieważ jest podniesiony prąd, zmienię wartość opornika katodowego, czyli o połowę go zmniejszę, żeby mieć ten sam punkt pracy. Zobaczymy, co nam wyjdzie. Powiem wprost, ten laptop się nie nadaje do mierzenia takich układów. Po prostu problem z przydźwiękiem jest ze zniekształceniami dużymi. Sygnał wchodzący do laptopa jest, że tak powiem, zabrudzony. Gdy analizuję to za pomocą generatora i oscyloskopu, nie mam takich problemów jak przy pomocy komputera. Po prostu, gdybym może miał lepszą kartę, byłoby to lepiej. Ja Wam wrzucę wynik, ale nie jest on miarodajny, podobnie jak przy pentodzie. No i też sami zobaczcie, co za bzdury wyszły. Tak szczerze powiedziawszy, to wygląda jak charakterystyka RIA prawie. A przecież nie mamy podzespołów, które by te charakterystyki miały kształtować. Ewidentnie jest to błąd pomiaru. Myślę, że nie warto przejmować się tym tutaj komputerem. To jest NMSI CX61. No tak prosty i nieekranowany układ ma przydźwięk na poziomie minus 54 dB. No ale to, tak jak powiedziałem wcześniej, nie dbałem tutaj za bardzo o tą masę. Z tego względu, że sprawdzamy tylko wzmocnienie pasu przenoszenia. Przydźwięk, gdybym miał się z nim bawić, bawiłbym się we właściwym wzmacniaczu. Także jest tutaj szpilka. Szpilka 100 Hz jest na poziomie minus 81 dB. Ten przydźwięk tutaj może pochodzić od żarzenia, gdy przewody od sygnałowe po prostu gdzieś tam obok tego żarzenia mogły podczas moich prób nagrywania przebiegać. No ale to jest już mało istotne, tego prawdopodobnie nie będziecie słyszeć podczas próbki dźwiękowej. I też tak jak poprzednio nagrywam jakąś tam próbkę dźwiękową i też ten laptop się do tego nie nadaje. Bo gdy tylko podgłośnię głośniki, momentalnie z wielokrotniami się robi się echo. Do niczego jest to urządzenie. Żeby nie było, że coś tam zepsułem z laptopa, podawałem sygnał na poziomie 20% na siatkę lampy. To jest ten układ tutaj. Mamy 47 kg, tu mamy 100 nano. Za tym mieliśmy rezystor siatkowy stopnia drugiego. To jest ważne, jeżeli tu ustalamy stałą czasową tego obwodu. I dla lampy nie mamy tutaj potencjometru, tylko rezystor. Rezystor 1 mega. Tu mamy 250 kg dodatkowo wstawiony i wyjście na laptop. I tak nie mogłem ustawić właściwego poziomu wejściowego dla laptopa, żeby zmierzył mi MMAA poprawnie sygnał. Jeszcze jedną ważną rzecz Wam pokażę. Tu macie sygnał wejściowy, tu macie sygnał wyjściowy i będziemy płynnie przestrajać od 20 Hz. Mamy sygnał 20 Hz i przestawmy sobie oscyloskop. Obserwujcie sobie amplitudę tutaj. Dobra, na ten kanał drugi Wam troszeczkę podniosę.
żebyście mogli zobaczyć, jakie jest przesunięcie fazowe. Pomiary wam włączę. Tu jest 1 V na działkę, tu jest 20 V na działkę. Tu jest pomiar dla tego kanału, tutaj jest pomiar dla tego kanału. Mamy 500 Hz. Przeszliśmy 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo. Mamy prawie 10 kilo. Lampa już piszczy. Obserwujcie sobie tutaj. I to jest koniec, 20 kilo. Jak widzicie, spadek wzmocnienia jest... O. Teraz mamy prawidłowy pomiar. 23 V, nie jest duży w stosunku do 1 kHz. Wpiszmy sobie z ręki 1000 Hz. Dwadzieścia 6 V, 10 kilo, 26 V, 20 000, 25 70, 200 Hz. Do tego się komputer nadaje wyśmienicie. Generator online to jest szynalski.com/tone-generator. Bardzo fajna rzecz. 26 V i zobaczmy jeszcze 100 Hz. 26 V, 27 V prawie, 50 Hz. 27 V i 25 Hz. No pewien spadek już mamy. Trioda bardzo fajnym wzmacniaczem wstępnym jest. To tyle, jeżeli chodzi o tą triodę. Teraz to muszę rozmontować. Aha, zapomniałem. Dopiero teraz mi się przypomniało. Zopan i miernik zniekształceń. To jest ze źródła. Mamy tutaj, widzicie, 0,3 w tym miejscu. Więc tu mamy 0,2, 0,1, 0,05, 0,02,5. Dobra. I teraz to mamy... Jeszcze raz sobie go skalibrujmy. Mamy miernik skalibrowany. Ja tu widzę na tym lusterku dokładnie, więc ok, robimy measure. Widzicie, zniekształcenia po lampie są dosyć duże. No, widać, 5%. 5% przy tym sygnale na tej triodzie, w tym punkcie pracy. Dużo czy mało? Sami sobie na to pytanie odpowiedzcie. Ale zwróćcie uwagę na katalog i co katalog mówi o punkcie pracy i zniekształceniach w tym punkcie pracy. Teraz sygnał wejściowy to jest 500 mV. Sygnał na wyjściu mamy 17 V. Sprawdźmy sobie zniekształcenia teraz. Jak widzicie, są mniejsze.
No to wynika z tego, że prawdopodobnie mieliśmy troszeczkę już lampę przesterowaną. Teraz tutaj na końcu mamy 3%. Tu mamy 2%. Tu jest 2,5%. 2,1%, 2,2%, 2,25%. 2,25%. Tak mniej więcej wynika z tego. Gdybyśmy zmniejszyli jeszcze lekko wzmocnienie, tam sygnał wyjściowy, to powinno nam to opaść. Zmniejszymy o 10%. Jak widzicie, w tej chwili mamy 1%, 1, 2, 3, 4, 1% i 0,4. Czyli sygnał wyjściowy dla tego układu przy 1%, zaraz sobie jeszcze to sprawdzę, załóżmy, że tu mamy 1%, a okolica poniżej 1%, to zobaczcie, 380 mV i napięcie wyjściowe 10 V. Stąd moja koncepcja o użyciu dwóch równolegle połączonych lamp, ponieważ będziemy mieli mniejsze zniekształcenia. Jeszcze jedną rzecz Wam pokażę. Wyłączam napięcie z zasilacza i mamy spadek napięcia, możecie tu sobie obserwować. To jest napięcie po oporniku obniżającym nam napięcie na opornik anodowy. I obserwujcie sobie sygnał. Spadło nam już o 100 V, prawda? A sygnał ciągle jest ten sam. O, zaczęły się zniekształcenia. Zaokrąglanie tej górnej połówki. Mamy 80 V, tak? To tak propos używania stabilizatorów do układów lampowych. Teraz będziemy mieli okropne zniekształcenia. Ok, dobra, nie będę Was dalej męczył. Trzeba przelutować ten układ. Poczekam tylko, aż mi się napięcie zmniejszy na podwójną triodę. Mamy dwie lampy już połączone i zaraz będziemy mierzyć. Najpierw tak, napięcie przychodzące z zasilacza, napięcie po rezystorze obniżającym nam, 270 V mamy na rezystory anodowe, na anodzie mamy, na obu anodach 127 i na drugich obu anodach mamy 130. Teraz sprawdzimy sobie napięcie na katodach. Tu mamy 1,50 i 1,50 na drugich. Ok, pomiary zrobione, napięcie. W tym układzie połączonych równolegle triody. Co się zmieniło na schemacie? Dobrze. Tak jak poprzednio. Zrobimy sobie zapis z tej sesji. Dobra, teraz przestawiłem sygnał wyjściowy na 100 Hz i mam 0,8 V i 29 V, 10 na wyjściu. Volta na wyjściu. Osiemset mV, czyli 0,8 V
29, 10. I stówka. No widać od razu, że zmniejszyło się nam to wzmocnienie. Mamy też ładne przesunięcie fazowe. Sygnału wejściowego względem wyjściowego 780 mV. 079 zróbmy, zaokrąglając. 077 teraz mamy. 780 mV załóżmy na wejściu. Na wyjściu 1958. 19,6 V. Dobrze. Od tego możemy sobie policzyć wzmocnienie. Podłączę jeszcze komputer i przemiotę całe pasmo, żeby zobaczyć, jak to tam się zachowuje. Zróbmy sobie to przemiatanie. Mamy w tej chwili 440 Hz. Jeden kilohertz. To jest 2,70. I 20. Widzicie, że sygnał jest w miarę równy w pełnym paśmie. W stronę wysokiej częstotliwości. Na dole mamy sygnał wejściowy z komputera, a do góry sygnał wyjściowy z układu, który mierzymy. Także w porządku. Ustawmy sobie 1 kHz i zmierzymy jeszcze analizatorem zniekształceń. Ile tam będziemy mieli tych zniekształceń na wyjściu? Na razie zatrzymam. Mamy skalibrowany, robimy measure. Częstotliwość 1 kHz i czy to jest dla sygnału wyjściowego maksymalnego? Czekamy po prostu na stabilizację mostka wewnątrz tego miernika. No i przy pełnym sygnale wejściowym, to mamy 870 mV na wejściu, mamy 2% zniekształceń. Troszeczkę się zmieniło, ale nie zmieniałem sygnałów. Taki widzicie sygnał na wyjściu, tu mam podłączone sondy. Zobaczmy sobie 1%, 3% na końcu, dobrze, 1% dla jakiego sygnału wejściowego będziemy mieli. Sygnał wejściowy 580 mV. I przy okazji sygnał wyjściowy mamy 20 V. I widzimy, że zniekształcenia mamy prawdopodobnie mniejsze. Nie pamiętam, muszę zajrzeć do materiału filmowego, który przygotowałem. On troszeczkę przesadzony. Ciężko mi się reguluje. O, teraz mamy 1%. Ciężko mi się to reguluje na touchpadzie. I to jest sygnał wejściowy oraz sygnał wyjściowy. Można policzyć, jakie mamy wzmocnienie układu dla zniekształceń 1%. Dobrze. I to by było chyba wszystko. Aha, jeszcze próbka dźwiękowa, bo tego RMAA nie będę przecież nagrywał, przecież to jest bez sensu robienie pomiaru tym układem. Dobrze, porozłączam ten oscyloskop i jeszcze nagram fragment dźwiękowy. Możecie spojrzeć na pracujące lampy, w tej chwili coś tam nagrywam. Sygnał. No i to by było wszystko na temat tego filmu. Myślę, że próbka dźwiękowa, która na końcu będzie, to Wam pokażę, jak to działa. No i myślę, że wnioski odpowiednie wyciągniecie sami.
Wrzucę wam screeny z tych pomiarów tutaj, żebyście mogli sobie poukładać to wszystko. Trzymajcie się. Do następnego razu.